Huawei Watch Fit 2 to nowa wersja popularnego zegarka fitness Huawei Watch Fit. Z tyłu pudełka mamy kilka informacji dotyczących nowego Watchfita. 1.74 cala wyświetlacz, łączność Bluetooth, funkcja zdrowe życie znana dotąd z droższych modeli smartwatchów Huawei. No mamy też animacje z instrukcjami ćwiczeń, z czego słynął ten Huawei Watch Fit, czyli pierwsza wersja. Pomiar saturacji, monitoring snu. No i też jest wzmianka o 97 trybach ćwiczeń. Zapraszam Was na unboxing, pierwsze uruchomienie zegarka Huawei Watch Fit 2 i parowanie. Zobaczymy też, jak wyglądają tarcze w zegarku Huawei Watch Fit 2, a także sprawdzimy, co nowego kryje się w menu. Dodam jeszcze, że Huawei Watch Fit 2 posiada asystenta głosowego, możliwość połączeń głosowych i odpowiadania na powiadomienia. Wyposażony jest także w kompas, mikrofon, głośnik, pokaże nam również prognozę pogody. W zestawie otrzymujemy dokumentację, kartę gwarancyjną, ładowarkę, no i zegarek. Huawei Watch Fit 2 występuje w trzech różnych wersjach, ta którą tutaj widzicie, to wersja Active dla osób, które bez aktywności fizycznej nie wyobrażają sobie dnia. Wygodny, cienki i miękki pasek na całej długości posiada dziurki, a więc będzie łatwo go dopasować do nadgarstka, bo jeśli zależy nam na wiarygodnych pomiarach, pamiętajmy, że pasek powinien przylegać do ciała. No i teraz klucz programu czyli oderwanie zabezpieczającej folijki. Huawei Watch Fit 2 posiada też większy niż jego poprzednik wyświetlacz, więc treści na ekranie oraz tarcze na pewno będą prezentowały się lepiej. Wersja Active występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Ta, którą tutaj widzicie, jest na pasku różowym, ale mamy też do wyboru pasek błękitny oraz czarny. Wersja Huawei Watch Fit 2 Classic posiada pasek skórzany biały albo szary, natomiast model Elegant brązoletę srebrną lub złotą. Tarczę zmienimy przytrzymując palec na środku wyświetlacza i przesuwając w jedną i drugą stronę. Wybieramy tarczę. W Huawei Watch Fit 2 mamy jedną z tych tarcz, którą bardzo lubię. Jest estetyczna, prosta, ale pokazuje też wiele informacji. Pierwszy raz zobaczyłam ją w zegarku Huawei Watch GT3 Pro. Później, po aktualizacji aplikacji, dostępna była w Huawei Watch GT Runner. Zobaczmy teraz inne tarcze. Można zmieniać w niektórych wersje kolorystyczne, dostosowywać podgląd, a w przypadku tarcz, w których jest wiele danych, trzeba mieć też na uwadze, że są one energochłonne, więc używając ich, żywotność baterii skraca się. Producent zapewnia, że na jednym ładowaniu bateria wytrzyma do 10 dni, ale to też zależy od intensywności używania tego smartwatcha. A co znajduje się w menu? Mnie działa sprawnie, ale widzę, że trochę się przycina. Zmieńmy sobie wygląd z siatki na listę, aby pokazać wam po kolei, na jakie nowe funkcje możemy liczyć. Ćwiczenia podstawowe, pomiary, saturacja, monitoring snu są też powiadomienia. W tej wersji nie ma NFC. Jeśli zależy nam na tym, musimy zainwestować w wersję Classic albo Elegant. Słuchajcie, to jest mój pierwszy kontakt z tym produktem. Ciekawa jestem, jakich pomiarów dokonuję podczas wykonywania treningu. Jakiej jakości są te pomiary, ale o tym opowiem Wam dopiero po wykonaniu testów. Te informacje, które Wam dzisiaj przedstawiam, są okrojone. Więcej powiem Wam na temat tego smartwatcha w kolejnym nagraniu. Napiszę także w recenzji na stronie dziewczynaendorfina.pl. Do tego czasu zapraszam Was do przeglądania moich innych testów. Do usłyszenia, cześć!